Koniecznie, cudaku. Cudo, co ty? Ciężki ten jest. Ciężki, co ty, takie maleństwo. Wygląda tak trochę to gruby. Tak ma być. Cudo! Bo to jest pies z kamieniem. Cudo! On musi być gruby. Gruba jest. Jezus Maria, Cudo się pastwi normalnie. Aut. Aut. Ma takie idiołki maleńkie. No uciekał od mnie. No bo są na spacerze. Teraz chodzą. A ja myślałam, że mnie nie lubię. Nie, na spacerku. One są spacerkowe. Teraz co do tym małym będzie pamiętać. Ale mały w sumie nie wygląda jakoś tak strasznie inaczej. Nie, absolutnie nie. Tylko jest po prostu... Ma troszeczkę inny kształt głowy. No tak jak jeszcze jakby niewypełniony. Tak, tak. Mhm. No ale przy tym mówię, jak on taki malutki był, to... Cudo! Weź tą łapę. A czemu ty mu gryziesz tę łapę? Nie gryź mu tę łapę. A, i już. Mert, jeszcze jedna noga tylko ci została, żeby na mnie wsadzić, wiesz? A jak? Robisz to sprytnie, powolutku, po cichutku. Ślicznotą, pięknotą. Ślicznotą i pięknotą. Mały zastyk. Cudo, delikatnie. O, jaka ważna. A jak? W końcu na ważnym miejscu, na cześć. Oj, to nie jest dobry pomysł. Czemu maluszku? Nie ciągaj, nie. Merdolinki nie. Nie wolno merdoliny, wiesz? Ona trzyma dla swoich. Tak jest. A ty co? Tu się pchasz. Tak? To się da jeść? To jest moja ręka. Iska. Bo ona się nie może z nim pobawić tak konkretnie, tylko tutaj mnie doli. Za uparty maluszek. Siedź, Merdolinko, będę cię chronić tutaj. Będę cię bronić przed atakiem tej ósemki. Groźnych bandytów. Cudo. Daj spokój. Ciekawa jestem, jakie to charakterologicznie będzie. Fajne. Takie małe. Ten mały na pewno najbardziej mały. Rozpuszczony będzie. Przepraszam, kto mnie tu liże? Szczeniaczek. Obgryza. Oj, z drugiej strony. Jest duży. Oj, jak ciężko. Jezus, jest. Ja bym chciał i nie dają. O Jezu, i co teraz? Ciężko mam tutaj. Cudo. Tu nie wolno. Te cycki jeszcze nie dla was. Cudo. Jak co ty im robisz? Jak tam, Merdolinko? Dobrze ci się siedzi? No piękno. Idź tam. Trikolorek? Wszystkie trikolorki. Ty? Tak, to nic innego nie ma. Miało tylko białe. Nie, to nie jest trikolor. To jest trikolor. Tak? Gdzie ma? No, ucho jest czarne z góry, od dołu brąz. Tak? No. Zatem one muszą być trikolor, bo tu innej wersji nie ma. Nie ma innej opcji. Byłby dowód na to, że panda też ma. Nie, no u mnie, jeżeli chodzi o inny kolor, to może tylko Roxy. Roxita, nie? No i po Finiu jakby coś było. A Finiu widziałam na zdjęciach, ta miłość lat taki. Tak. Ten... On się tak super znalazł. To jest coś pięknego. No i to jest właśnie takie, mówię, że to jest dom jak trzeba. Uj, się pomyło. Co fajnie na tym kraju? Trochę się nie wyszło? Poszedł, a małe idzie w krzaki. Mały zdobywa świat. Tak. No ale mówię, najważniejsze, rozwija się normalnie, wszystko jest okej. Kupa leży, zaraz ten się w to uwali. Też możliwe. Świeżo zrobiły, no to muszą tutaj poprawić. Gdzie ty idziesz? Schować się, do cienia. Mhm.
Przepraszam. Przepraszam, kogo my tu mamy? No. Jak tam patrzysz, Margolinko? Kontrola? Masz taką... Co? 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 Nie, no samo nie wie co. No zasnęło. To, nie, nie malutki. Nie, nie, takie dość dużo, mocno się rozlało. A to nie chłop? Ten z łatą na boku? Na plecach ma łatę. Tak, to chłop. No. Co, cycka znowu szukamy? Tak jest. Znowu szukamy cycka. Się uparła. To już drugie. Właśnie to było. Kupa. Kupa? O. Ważna sprawa. Czemu już skończyli to bieganie, czy nie? Jedziemy do domu, ja mam dzisiaj rodzinnego grilla. Kupa no. Rodziny. No. Trzeba poświętować to. Poszedł gruby. Dziecko się pojawiło w przerwie między wojarzami. Czekaj, bo wpadniemy na szczeniaka, no to nie będzie dobre, wiesz? Dzień dobry. Oj, uważaj, mały. Merdolinko. Drwał znowu w moje kolana. Drugi raz chyba. Bywa. Cuda. Chodź, malutki. No chodź. Ura! Fajnie reagują. Nie do końca ogarniają życie, ale... Idziesz? No bo lata. No to idź po pnie, tylko nie skacz po mnie. O Jezusiecku! Poszło do cuda. Na rączki. Na rączki przytulić. I już. I masz szczeniaczka. No, chciałbym może kiedyś. No, tu już się też zgromadziły. Cześć. Śmieszne tutaj. Co za nagle z kobietą? On będzie tak rozpuszczony jak motylek. Tamten. Który? Ten tu? A ten, co go na rękach miałeś. Czemu rozpuszczony? No, tak, gdzie one są. Rozpuszczony to znaczy niegrzeczny?